Witam wszystkich. Dzisiaj nagramy info gatunkowe o ptaszniku Brachypelma boemii. Czyli ptasznik czerwononogi, bądź też ptasznik meksykański. Jak sama nazwa druga polska wskazuje, ten ptasznik pochodzi z Meksyku. Wilgotność u tego ptasznika powinna być dosyć mała, tak od 50 do 65%. Jest to pająk bardzo dobry dla początkujących. Ma on bardzo słaby jad i trudno jest go zabić. Jak wilgotność będzie za duża, to nic się nie stanie. Jak będzie za mała, to też nic się nie stanie. Temperatura u tego ptasznika w dzień powinna wynosić od 25 do 27 stopni, a w nocy powinna wynosić od 20 do 24. Siła jadu tego ptasznika jest bardzo słaba. To dlatego jest on polecany dla początkujących i nie jest on zbyt agresywny i nie tworzy sieci, ale moja braszka jest trochę agresywna, ale to czasami. Samice tego gatunku, ja mam samice, żyją około 19-20 lat, a samce żyją bardzo krótko, około od 2 do 4. W kokonach takich ptaszników jest bardzo dużo czasami osobników, nawet do 600, może nawet do 1000, czyli bardzo dużo. Ptasznik ten ma jad podobny do jadu pszczoły. Za L1, w sensie za młodziaka L1, zapłaci się około tak do 30-40 zł, a za podrostka takiego to około nawet 150, także jest to bardzo ładny i drogi pająk. Ma on pomarańczowo-czerwone nogi, odwłok ma czarny, a karapaks ma beżowy. Czyli jest to bardzo ładnie ubarwiony pająk. Wspominałem już, gdzie występuje? Nie wiem. Występuje on w Panamie, Brazylii, Meksyku. I zapomniałem, że... A, jeszcze na Kostaryce. No także to chyba wszystko, co mogłem powiedzieć. Trzymajcie się, nara, i wbijcie na mojego TikToka, bądź też Instagrama. Mój nick to Kostek Podłoga Czosnek.